Czołem ludzie, witam was serdecznie, ja jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Battlefield 1. Słuchajcie, zaczynamy kolejną opowieść. Znajdujemy się w lesie, jak widzicie, musimy przeprowadzić czarną bez przez las. Tylko kurde, ja bym chyba coś potrzebował zmienić tutaj w sterowaniu. Czyste dane z myszki, wibracje, czułość myszki. Sprint, nie bardzo. Słuchaj, wiem, że wiele wymagam, ale trzeba to zrobić. No idę, no. Drogę przez ten las. On mnie przejedzie. Nie wiem, czy ja mam iść po drodze, czy co? Chyba tak. Ciekawe, czy tu też... Oj, tu jakiś czołg stoi. Czołg. Duże słowo. Wrak. Okej. Okay. Dostrzeż wrogu, aby ich zidentyfikować. Nie pamiętam, czym się dostrzegało. Wydaje mi się, że klawiszem Q. Ale pewien nie jestem. Shit. Tak jest. Nie spadnę tu zaraz gdzieś. Ale... O kurwa. Ale ja się mam nimi zająć, czy co? Dziwne rzeczy się dzieją, jak się scrollem robi. Dobra, no trochę ich tu jest, ale... Ja ich sam nie pokonam przecież. Idź przodem, Edwards. Daj znać, jak będzie czysto. Serio? Może jednak się muszę zakraść tam, taki kurde. Chyba jedzie, nie? Ten mój czołg. No, szczylej w to działo, bo nie chce zginąć tam przez przypadek. Jebnia. Myślałem, że będzie strzelał w to. Dobra. W działo strzelać nie będziemy. Co jest? Będzie ciekawego. Tylko tak się zastanawiam, wiecie, czy są... Edwards, tu jesteś, chłopie. No jestem. Magia, kierowco, czysta magia. Trudno nawet zauważyć, że mamy wojnę.
Cofnij się, sforsuję ten drut podczas. Tu co? Cholera, nie widzę. Edwards, dawaj, będziesz nas prowadzić. Tylko się za bardzo nie oddalaj. Nieźle. Tu co? Dynamit, nie chcę dynamitu. Mamy jakieś ammo. Idę, nie maruć, kurde! Patrzę, że jakieś znajdźki tu są. No, Explorer jakiś musi być przecież, nie? Pędzę, lecę. Dowódco. Okej. Okay. A wy mi pomożecie. Tak jak wcześniej mi pomogliście. Taką pomoc ja mam w dupie. Kurde, mucha mi tu jakaś lata. Matko Boska, jakie tu tunele są, coś. Trochę chyba przesadziłem z wyskakiwaniem na ich wszystkich. No dobra, jadą nasi. Został. No siemka. Te, ale no bez przesady. Jakaś broń jest. Tu. Eksplorek trzeba zrobić. Tu co? Niezły. O, mamy jakiś ten. Jakiś podręcznik polowy. No dobrze, a czy jakaś amunicja tutaj się znajduje? Czy nie bardzo? Trochę jak snajperka wygląda, ja nie potrzebuję snajperki. Idę, nie maruć! Mam narzędzia, nie? Mam młoteczek. O, a może sobie to wezmę. Nie no, ta strzelba jest fajna, ją chcę sobie zostawić.
Jasne, że mamy trochę czasu. Dla was zawsze, moi. Dobrze się spisałem. Uważaj, my się tym zajmiemy. O, jacy oni są po prostu mili. Cholery nie widzę. Edwards, dawaj, będziesz nas prowadzić. Tylko się za bardzo nie oddalaj. Wszystko ja muszę robić. Daleko z tobą zaszliśmy, Edwards. Jeszcze trochę i wydostaniemy się z tego lasu. A, to teraz już nawet nie powiesz, że muszę napieprzać sam dalej. Dobra, tam jest jeden. Zaraz was tu wszystkich obsłużę. Nie, to. Gdzieś ktoś strzelał. Strasznie daleko jesteś, go nie mogę dosięgnąć ogniem. Do dupy ta broń jest, nie chcę jej. Tu jest jakaś artyleria. No już cię naprawię, już. Faktycznie dosyć rozległe te lokacje tu są, ale żeby one były jakieś super otwarte, to nie powiem, no. A ten to nie wiem, na co tu liczył, chyba się skitrał, licząc na to, że ja go nie znajdę czy coś, bo... Granat to ja mam. To jest, może to jest lepsze od tego. No nie, zobaczymy. To. O kurwa! No to se fajnie zrobiłem. Gdzie jest ta moja... Te moje besidło czarne. Powiem wam, że trochę jak tu biegam po tym lesie, to mam wrażenie, że biegam w tym, w Battlefroncie, nie? Tam to wszystko mega podobnie wyglądało. No tym to chyba wy się musicie zająć. Co? Wracę na pole walki? Musisz bardziej na nas.
teraz uważać. BS tym razem mocno oberwała. Prawie ją straciliśmy. Z mapy wynika, że wkrótce wydostaniemy się z tego lasu. Później jeszcze tylko ten most i będziemy już blisko. Ale póki co nadal musisz sprawdzać ten... To z łaski swojej przodem i walić do nich, co? Bo ja to tak nie bardzo. Spokój chyba już jest. Wiecie co, mam takie dwie bronie, które są... no niezbyt dobre. Coś takiego na dystans bardziej bym potrzebował. No i myślę właśnie nad tym. O, no to teraz to będziemy siepać w nich nie... Spodziewam się, że będą gotowi na starcie z czołgiem. Przyciągniemy ich ogień, a ty zaatakuj od tyłu. No już idę już. O Jesus! Ja mam zaatakować od tyłu. No dobra. Ależ ta woda wszędzie tu kurde błyska i się świeci. Trzeba by pooznaczać ich trochę, nie? Tylko tak jakby... Widzę, że tam jest jeden. Jest trzech nawet. Tam jest jeden. Ich muss pissen. A ona jedzie czy nie jedzie? Jedzie. To super. Mamy jakiś dziennik. Holy crap, tu jest czołg. Przydatnego.
Nie wiem, czy może znajdę coś tu przydatnego. U kurwa! No, na banku też czołgiem walczyć. No, z dwoma czołgami, zajebiście. Może lepiej nie jednak. To nie był zły pomysł, ale... Co? Już po nas? No chyba nie. No, wracaj, 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 wracaj. Dobra, idę tych naszych poskładać, bo widzę, że słabo z nimi. Jeszcze ktoś, musi ktoś jeszcze tu być, skoro... skoro... Granatów mi nie potrzeba. Klucza też mi nie potrzeba. Dynamit też średnio. Spróbujemy to. Holy shit. Ała. No jest nieźle. Jezus Maria, jaki to ma rozrzut. Ale to powoli się przesuwa. Ale dobrze. Dostał. Dobrze, że udało mi się pomóc troszeczkę. Starczy na dziś tej zabawy. Siadaj, będziesz kierować. Wynośmy się stąd. Czekaj, trochę cię naprawię, nie? Bo trochę kiepsko wyglądasz, przyjacielu. Ostatni raz. Chodź, wsiadaj, poprowadzi. Jestem w środku. Ale jadka. No ładnie, ładnie. Się zastanawiam, czy to jest koniec misji, bo prawdopodobnie tak, więc też w tym momencie zakończymy ten odcinek. Ale zobaczymy sobie jeszcze filmik. Najwyżej dopiero od... Zlituj się nad nami, zlituj się nad nami. Co jest, sedło, co? Trzeba wymienić świece, ser. Świece, teraz? Trzeba poszukać innych wiosek. Widzisz ją, synu, czy widzisz wioskę? Tak, tak widzę. A nasze czołgi? Czy widzisz tam gdzieś nasze czołgi?
Nope. Edwards. Tak. Ale nasze to one już nie są. Czyli świece. Świece dla Bess powinny być w tej wiosce. Dobra. Chodźmy, Edwards. Idziemy. No ładnie. No to ładnie. No to będzie kolejna, wydaje mi się, ciekawa misja. Słuchajcie, moi drodzy. To już złoma, on nie dożyje poranka. Przesrany. Czyli co, po prostu porzucasz misję? Nie rozumiesz? Finch i Pritchard, my wszyscy byliśmy spisani na straty. Jeśli tak to widzisz, McManus, to idź sobie. Nie waż się tak do mnie mówić. Mam więcej misji na koncie, niż ty zażarłeś obiad. Więc lepiej, kurwa, idź stąd. No. LOL! A podobno wszystko mieliśmy robić razem. Co to dobra, za glitch? Znaleźć części, uruchomić czołg, nie zginąć. No i okej, słuchajcie, w tym momencie zakończymy ten odcinek. Dokończymy, a raczej rozpoczniemy tą misję w kolejnym odcinku. Teraz to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. I cóż, widzimy się, słyszymy się w kolejnych materiałach. Na razie, cześć!